Zobacz nowe obrazkowe wyjaśnienia odpowiedzi w testach. Zdamy to. Wejdź na zdamy to i kliknij przycisk uzasadnienie odpowiedzi. A pod pytaniem pojawi się ilustracja, na której zobaczysz tą sytuację drogową z góry. Cześć, nazywam się Grzegorz Wójcik i jestem instruktorem nauki jazdy. Pomogę Ci przygotować się do egzaminu. Kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym? Omówię dla Ciebie kolejną porcję oficjalnych pytań egzaminacyjnych przy pomocy nowych obrazkowych wyjaśnień odpowiedzi w testach na prawo jazdy. Znamy to. Zaczynamy. Kliknij proszę nauka B, następnie przejdź do działu 6 i rozpocznij naukę. Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost przez widoczne skrzyżowanie, masz pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej strony? Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to skrzyżowanie równorzędne, ale skąd ja o tym wiem? Wiem to na podstawie linii zatrzymania. Mamy tutaj linię zatrzymania wyznaczone za pomocą właśnie takiej przerywanej linii. Ta linia przerywana wyznacza miejsce zatrzymania przed wjechaniem na skrzyżowanie. Celem ustąpienia pierwszeństwa innym pojazdom. Druga informacja, że jest to skrzyżowanie równorzędne, to jest po prostu brak znaków ustalających pierwszeństwo, i jeżeli mamy pojazdy nadjeżdżające z prawej strony tego skrzyżowania, ja tutaj jadę na wprost i mam pojazdy nadjeżdżające z prawej strony, to te pojazdy mają tutaj pierwszeństwo, zgodnie z ogólną zasadą w zakresie pierwszeństwa. Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem. Bardzo ciekawa sytuacja. Zobaczymy to na grafice, która. Wyjaśnia nam tę całą sytuację drogową. Mamy tutaj skrzyżowanie równorzędne. Zwróć uwagę, że przed wjechaniem na to skrzyżowanie masz taką linię przerywaną, linię zatrzymania, ale to jest linia warunkowego zatrzymania, a nie bezwzględnego zatrzymania. Więc jeżeli musisz zatrzymać się w celu ustąpienia pierwszeństwa, to musisz się zatrzymać przed tą linią, właśnie. Jeżeli nie trzeba się zatrzymywać, to nie ma takiego obowiązku. W przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania równorzędnego. Czy widoczny po prawej pojazd ma przed tobą pierwszeństwo przejazdu? Sprawdźmy to na grafice pomocniczej. Tak to skrzyżowanie wygląda. Mamy tu skrzyżowanie równorzędne i ogólna zasada w zakresie pierwszeństwa, która ma tutaj zastosowanie, mówi, że ustępujemy pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z prawej strony. Więc, jeżeli dojeżdżam do skrzyżowania równorzędnego, mam pojazd z prawej strony, to ten pojazd ma tutaj pierwszeństwo. W przedstawionej sytuacji zamierzasz skręcić w lewo na skrzyżowaniu równorzędnym. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z lewej strony? Łatwiej będzie zrozumieć tę całą sytuację drogową na podstawie grafiki pomocniczej. Już jest łatwiej, prawda? Więc skręcasz w lewo na skrzyżowaniu równorzędnym. Masz pojazd nadjeżdżający z twojej lewej strony. Niezależnie od tego, czy skręcasz w lewo, czy jedziesz na wprost na widocznym skrzyżowaniu, to ty masz pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu, dlatego że pojazd nadjeżdża z twojej lewej strony, a ten pojazd wyjeżdżający z lewej ma ciebie po stronie prawej, więc on tobie, a nie ty jemu, musi ustąpić pierwszeństwa. Czy w przedstawionej sytuacji najbliższe skrzyżowanie będzie równorzędne? Patrz uważnie na znaki drogowe. O, już teraz widać ten znak. Mamy tutaj tablicę z wpisanym znakiem A5. Ten znak A5 mówi nam, że zbliżasz się do skrzyżowania, na którym pierwszeństwo nie jest regulowane za pomocą znaków drogowych, więc tak, zbliżasz się do skrzyżowania równorzędnego. Najbliższe skrzyżowanie będzie skrzyżowaniem równorzędnym. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Przy okazji zachęcam do uczestnictwa w moich live'ach. To są jedyne takie live'y, na których można, a nawet trzeba na żywo zadawać pytania prowadzącym i aktywnie z nimi prowadzić dyskusję. Dzięki temu więcej w głowach pozostaje.